Tegoroczne hasło Satyrykonu to empatia. Do ścisłego finału zakwalifikowano kilka prac. Zwyciężył debiutant i amator Jan Janowski. Postawiliśmy na prace, które może nie do końca śmieszyły, ale też uznaliśmy, że satyra to czasami coś gorzkiego, bolesnego i wśród takich prac, tych, które zresztą były najlepiej w sensie plastycznym wykonane, wytypowaliśmy laureata. Ta opowieść pracy laureata to dosyć gorzka opowieść o Polsce. Patronem Nagrody Dziennikarzy jest Andrzej Waligórski, nieżyjący już wrocławski satyryk, poeta i autor tekstów. I dewizą tej nagrody jest nie kopać leżącego, nie wieszać się na wiszącym oraz tępić głupotę we wszystkich jej przejawach. I taką rolę też obrało sobie za dewizę właśnie dziennikarskie jury, które patrzy na głębiej na kontekst. Dziennikarską Nagrodę Satyrykonu przyznano po raz 26.